po tylu latach, gdy wydawało nam się już, że Sony zapomniało o Bloodborne, w końcu przyszedł ten czas, że ze strony Sony usłyszeliśmy coś oficjalnie związanego z Bloodborne'em w Astrobocie. Dlaczego? W edycji Deluxe! Kurwa! Na ostatnim State of Play Sony zapowiedziało Astrobota i na zwiastunie mogliśmy zobaczyć tego robocika poprzebieranego za różne postacie z marek Sony. Między innymi zobaczyliśmy Kratosa, Aloy, czy też Nathana Drake'a i na ostatnim chociażby odcinku Kot Napada Podcast zwróciłem uwagę na to, że nie zobaczyliśmy tam łowcy z Bloodborne'a. I pomyśleliśmy sobie, że Sony pluje na Bloodborne'a, bo nie dali tej postaci. No bo to też jest bardzo charakterystyczna postać z uniwersum PlayStation, no umówmy się. No i okazało się, że będzie łowca z Bloodborne'a w Astrobocie, ale żeby móc otrzymać dostęp do tej skórki, musisz wykupić edycję Deluxe, która kosztuje 340 zł. Astrobot otrzyma dwie edycje. Edycję standardową za 299 zł oraz cyfrową edycję Deluxe, w której skład wchodzą m.in. złoty strój dla Astro, dwuprędkościowiec neonowe marzenie, dwuprędkościowiec złoto czempiona, 10 awatarów dla PlayStation Network, ścieżka dźwiękowa i galeria grafik oraz strój tropiciela z Jarnam dla Astro, przy którym też mamy gwiazdeczki i przy innych skórkach również odblokowanie wymaga postępów w grze. Czyli to nie jest tak, że my tą skórkę dostaniemy w ramach kupienia tej droższej edycji, tylko kupienie droższej edycji da nam przywilej odblokowania tej skórki wraz z postępem w grze. I powiedzmy to głośno, to jest żałosne. To jest po prostu dno spierdoliny w mojej opinii. Bo wiecie, o ile sam pomysł, że Astrobot przebiera się za różne postacie z gier Sony, zajebiste. Super, jak na gierkę platformową, która zbiera w sobie jakby różne elementy z uniwersum PlayStation. Genialne, świetny pomysł. Ale akurat postać z gry, o którą ludzie już od lat błagają, o remaster, o remake, o sequel, o cokolwiek, Sony, zrób cokolwiek z Bloodborne'em. Ludzie już tyle lat się proszą i proszą i proszą. I w końcu Sony oficjalnie robi coś związanego z Bloodborne'em, i robi coś takiego, że akurat bierze skórkę z tej jednej gry, co do której ludzie najbardziej chcą, żeby coś z nimi zrobili i wrzucają ją do edycji Deluxe. To jest żałosne. Powtórzę się jeszcze raz. I wiecie, ja ogólnie lubię Sony. Nie nazwałbym siebie fanboyem, jak na przykład Technik Kowal, ale lubię Sony, po prostu. Lubię ich gry ekskluzywne. Miałem PlayStation 1, miałem PlayStation 3, miałem PlayStation 4, obecnie mam PlayStation 5. I że tak powiem, gdzieś tam nostalgicznie, sentymentalnie jestem gdzieś tam związany z tą marką, choć oczywiście dostrzegam ich problemy. Ostatni rok czy dwa lata to Sony cały czas moim zdaniem coraz bardziej pikuje w dół, podejmując coraz bardziej absurdalne decyzje antykonsumenckie. Ale ta sytuacja z Bloodborne'em, ta skórka z Jarnam, w obliczu tych wszystkich negatywnych rzeczy wokół Sony, które się dzieją, w mojej opinii jest kropelką w morzu tego wszystkiego. To jest pierdółka, dosłownie. Ale z jakiegoś powodu ta pierdółka zdecydowanie najbardziej we mnie uderzyła. Że to jest taki potwarz i paszkwil dla wszystkich fanów Sony, a w szczególności Bloodborne'a właśnie, że ja nawet nie mam słów, szczerze mówiąc, jak to opisać. Po prostu zawiodłem się na Sony, bardzo mocno. W sensie to jest nie pierwszy raz, jak się na Sony zawiodłem, ale ten najbardziej we mnie wleciał. To najbardziej we mnie uderzyło, tą taką negatywną, cyniczną energią korporacji, powiem szczerze. Sony po prostu położyło jednego wielkiego kolbasa na czołach fanów Bloodborne'a. I nie wiem, co oni myśleli, że ludzie na to spojrzą i co, będą klaskać dupami? Bo myślę, że bezpiecznie można założyć, że inne skórki będą dostępne do odblokowania w grze normalnie. Ale akurat skórka Jarnam w edycji Deluxe za dodatkowe 40 zł. I to też nie na zasadzie, że ją dostaniesz od razu, tylko musisz ją odblokować prawdopodobnie w ten sam sposób, jak każdą inną skórkę, którą będzie można tam dostać, no. A co do ceny samej gry, to tak, jest ona wysoka, ale niestety, no tyle kosztują gry na PlayStation i tyle już kosztują od 4 lat. I nie mówię tego, żeby to normalizować, tylko zwracam uwagę, że tak po prostu niestety jest. Po prostu. Jedyna opcja to jest zagłosować portfelem i nie kupić tej gry. Ale gra prawdopodobnie sprzeda się dosyć dobrze, bo jest posłucha na PlayStation, jeśli chodzi o ekskluzywne tytuły, a sama gra w sobie zapowiada się naprawdę bardzo dobrze, więc się okaże sukcesem. Więc nic się nie zmieni, gdy będą coraz droższe. Po prostu taka jest prawda, taka jest rzeczywistość.
I w ogóle dziwi mnie to, że ludzie się dziwią, że gry potrafią kosztować powyżej 300 zł, bo mamy to już od prawie 4 lat. I ponownie, ja tego nie normalizuję, bo też mi się to nie podoba, tylko stwierdzam fakty. Faktem jest, że Demon's Souls Remake na premierę PlayStation 5, która miała miejsce w listopadzie 2020 roku, kosztował 340 zł. Returnal kosztował 340 zł. Baldur's Gate 3, gra, która jest podawana jako przykład gry za 250 zł. Na konsoli PlayStation 5 kosztuje 320 zł. Stellar Blade 340 zł. Final Fantasy 16 340 zł. I to są beznadziejne ceny, które mi się też nie podobają, ale to mamy już od dawna. To nie jest tak, że okno ofertona się otwiera, ono jest już na oścież otwarte. I wiecie, co mnie przeraża? Że dlaczego dopiero teraz ludzie zaczynają to zauważać? Doszliśmy do momentu, w którym wydawca otwiera z dnia na dzień okno ofertona na maksa, a ludzie dopiero po 3-4 latach to zauważają, że te ceny są takie wysokie. I wiecie, że jako społeczeństwo, w sensie gracze jako społeczeństwo, robimy się coraz bardziej ślepi, zapadamy się po prostu. Nie możemy tylko na Steama patrzeć jako wyrocznię ostateczną. Musimy też peryferyjnie patrzeć na to, co się dzieje wokół nas. No i to by było na tyle ode mnie. Nie będę ukrywać, że ta sytuacja trochę podwyższyła mi ciśnienie. Jeśli ktoś będzie próbował bronić tego, że to fajnie, że tą skórkę dali za deluksem, no to nie będę może używać jakichś ciężkich inwektyw, ale powiem, że taka osoba jest po prostu głupkiem. I nawet nie chodzi mi o samą ideę, że do edycji Deluxe dodają jakieś tam skórki, czy coś w tym stylu, no bo już niestety zdążyliśmy do tego przywyknąć, że tak jest, ale że to jest konkretnie ta skórka. Że wiecie, Kratosa, Nathana Drake'a i Aloy zdobędziesz sobie normalnie w grze. Ale akurat skórkę z Bloodborne'a, grę, o którą ludzie najbardziej proszą, akurat dają za paywallem deluxowym. To jest po prostu wyższy poziom spierdolenia. Najzwyczajniej w świecie. No. No to trzymajcie się, dbajcie o siebie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli macie ochotę zobaczyć więcej materiałów na tym kanale. I mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Hejka!